Pani minister, dlaczego wszystko robione jest ze szkodą dla polskiego konsumenta? Będziemy dofinansowywać, badanie w sumie niepotrzebne. Niektórzy znaleźli chyba okrężną drogę, by ten keymark otrzymać i na listę się dostać. Dzień dobry Państwu. Jaką grę i w czyim interesie prowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jeśli chodzi o pompy ciepła? Bo po pierwsze, na pewno nie jest to interes polskiego producenta, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale przede wszystkim nie jest to interes użytkownika. Wrzesień 2024 roku i chaos jest taki, że nadal nie wiecie Państwo, co kupić. Na wstępie, ci z Państwa, którzy decydują się na niesprawdzoną pompę ciepła i robią to świadomie, nie pobierając dofinansowania ze wspólnego budżetu, mogą wyłączyć, bo ich poza antyrządową wymową tego filmu merytoryka nie będzie interesować. Dla tych, którzy są dofinansowaniem zainteresowani, a także zainteresowani są przede wszystkim jakością swoich przyszłych urządzeń, przedstawimy w skrócie, co działo się w ostatnich kilku latach na rynku. W ostatnich 2 latach, za czasów poprzednich rządów, aby wprowadzić swój produkt na listę zielonych materiałów i urządzeń, a więc listę dofinansowań, które współfinansowywali wszyscy Polacy, wystarczyło uzupełnić deklarację producenta co do parametrów, w cudzysłowie, swojej pompy ciepła. Bo patologicznie jestem producentem długopisów. Chcę wprowadzić je na rynek i chcę, by były objęte programem dofinansowań. Więc piszę w arkuszu, że mają świetne parametry, nie emitują szkodliwych substancji, a przede wszystkim dla użytkownika, dla Państwa, deklaruję, że są w stanie zapisać na przykład 3 ryzy papieru. Weźcie pod uwagę, że jeśli Kowalski chce go kupić, to bierze trochę pieniędzy od Nowaka, bo tak działają dofinansowania. Kowalski kupuje długopis za pół pieniędzy Nowaka i okazuje się, że długopis się złamał podczas zapisywania 1 ryzy papieru. Gwarancji na niego udzielił Jinping, więc trudno się skontaktować. A ja nie jestem tak naprawdę producentem, tylko importerem, więc umywam ręce. Jestem pewien, że pojęli Państwo tę dziecinną analogię. Zainteresowanych twardymi dowodami zapraszam do filmu, który się tutaj wyświetla. Tam jest o tym wielkim przekręcie, na którym cierpieliście Państwo jako użytkownicy pomp z przekłamanymi danymi oraz całe społeczeństwo, które współfinansowało de facto chiński przemysł. Nadeszła zmiana rządów i wyzwaniem dla nowego ministerstwa było m.in. zrobienie porządku na liście ZUM. Wzięli się za to po protestach nowej już opozycji. To bardzo ciekawe, że nowa opozycja, będąc u władzy, miała kilka lat na ogarnięcie tej samowolki. I początkiem tego roku stanęło na tym, że na liście znaleźć mogą się urządzenia tylko przebadane w europejskich, akredytowanych i niezależnych laboratoriach. Korzyści dla Państwa? No, jeśli producent deklarował SCOP na poziomie 4, to już nie deklarował, ale ktoś to sprawdzał. Wasza pompa miała nie zużywać więcej niż powinna. Świetna wiadomość, ale do czasu. Wiosną zaczęło się wydłużanie terminów na zrobienie certyfikatów, co na przykład my, jako firma, dla której badanie własnego urządzenia jest nie tylko oczywistością, ale kwestią ambicji i ego, przyjęliśmy ze zrozumieniem, można wydłużyć o 1-2 miesiące, bo tyle trwa proces certyfikacji w europejskim laboratorium. My akurat robimy to w Brnie. Przedłużono do końca roku, co nasuwać może pewne podejrzenia. Dla niektórych było to dalej mało, więc co zrobiło ministerstwo? To, co zawsze robi każdy urząd w Europie Środkowo-Wschodniej – spychologię. Niech to za nas zrobi Europa. Kto ma certyfikat Keymark, EchPAQ i Eurovent, to z automatu niech wskakuje na listę. Będziemy dofinansowywać, badanie w sumie niepotrzebne. Proszę Państwa, przedstawiciele ministerstwa świetnie wyglądają w szpilkach, pozując w lesie. Jednak w temacie tak zwanych europejskich znaków jakości błądzą. Podsumowując, za Keymark i inne też odpowiedzialni są ludzie, a jesteśmy pewni, dlatego spotkanie w Brukseli, które odbędzie się w najbliższych tygodniach, na które jesteśmy zaproszeni jako polski producent, niektórzy znaleźli chyba okrężną drogę, by ten Keymark otrzymać i na listę się dostać bez badań. Ale to, proszę Państwa, nie jest aż tak istotne. Wy nadal nie wiecie, co wybrać, my konkurujemy z no-name'ami, w naszym przypadku jest trochę lepiej, bo my stawiamy na świadomość klienta i na naszą technologię. Najbardziej bolesne jest jednak to, że nie wiedząc, czy to celowy zabieg, czy mimowolna głupota, ministerstwo, które w założeniu ma wspierać po pierwsze polskiego konsumenta, a po drugie polskiego przedsiębiorcę, zwłaszcza zarządzając, jak mówiłem, wspólnymi pieniędzmi, nie wpadło na najkrótszą i najprostszą z możliwych dróg. Na liście dofinansowań powinny znaleźć się jednostki, które pozytywnie przeszły testy w europejskim laboratorium. Pani minister, dlaczego wszystko robione jest naokoło? Dlaczego wszystko robione jest ze szkodą dla polskiego konsumenta? Jeśli jest to zabieg świadomy, okej, nie nam się wypowiadać, pewnie stoją za tym wielkie pieniądze. Ale jeśli jest to zabieg nieświadomy, to mamy niekompetentny rząd. Wracając do tego nieszczęsnego długopisu. Produkuję go, sprawdzam u siebie jego parametry, czyli z polskiego na nasze, rozdaję ich 10 i sprawdzam, czy rzeczywiście każdy użytkownik zapisze 3 ryzy papieru. Jeśli tak,
to oddaję go dopiero niezależnemu instytutowi od długopisów, gdzie pracują inżynierowie od długopisów i oni sprawdzają te i wszystkie inne parametry, które zadeklarowałem. I dopiero jeśli ta ekspertyza wypada pozytywnie, opieczętowaną deklarację zanoszę do Urzędu do Spraw Długopisów, a oni wciągają mój produkt na listę dofinansowań długopisów. Tak to powinno wyglądać w normalnym państwie. No ale nie odpowiedziałem na Państwa pytanie, na które obiecałem, że odpowiem. Jak się nie naciąć na felerny sprzęt, bo instytucje mieszają, lista cały czas się zmienia, nikt o nas nie zadba, jeśli sami nie zrobimy tego za siebie, masło maślane. Nawet jeśli nie chcecie otrzymać dofinansowania, to ta lista Zoom stanowi bardzo fajny zbiornik różnych informacji. Dowiecie się m.in. między wierszami czytając, które pompy, od kiedy, czyli sprawdzicie ciągłość firmy, te badania przeprowadzają i te certyfikaty regularnie otrzymują. Taką firmą jesteśmy my, ale też wiele innych. I produkty tych firm właśnie Wam polecamy. Dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku.